moi drodzy, dzień dobry. Witamy Was w nowym dniu. Jesteśmy dzisiaj na śniadanku w Poznaniu w restauracji Lawenda. Trochę jest lawendowy kolor. Trochę tu ścisk, karty. Ale na szczęście się udało otrzymać miejsce. No i będziemy patrzeć, co tutaj można zjeść. I zaraz Wam wszystko pokażemy. No i mamy, moi drodzy. Ja mam awokado toast. Znaczy to nie jest awokado toast, to się tutaj nazywa jak? Nie wiem. Kanapka z awokado. Tak. To się tu nazywa kanapka z awokado, a w Stanach bym nazwali to awokado toast. Czy jest, wiadomo, chlebek. Widzę, że jest opiekany. Na to awokado i na to dwa jajka wsadzone. Dziękujemy bardzo. Chlebek, moi drodzy, tylko wspomnę, że jest taka słuszna porcja. Ale to nie miała być grzanka, a on jest chyba taki normalnie ukrojony, w ogóle nie podpieczony. Nie, jest. Tak, ale jest, delikatnie. Bardzo delikatnie, tak. A ja mam śniadanko po turecku. Jeżeli ktoś kojarzy, na jogurcie greckim są jajka. Te jajka, to wszystko jest zalane takim sosem na bazie masła, chili, czosnku. W takiej formie, mam tu dodany bób z miętą, chyba do tej właśnie, do tego parożku jogurtu. I do tego mamy sałatkę. Trochę mnie martwi, że chyba ten bób jest głupinka. Więc ja nie wiem, jaka go będę jadła. Jeśli chodzi o ten awokado toast, to jest całkiem dobry. A jak to się rozdało? Może mi trochę przeszkadza to, że rzeczywiście powinien być bardziej chlebek spostowany. Ale to taka drobna uwaga. Ja przetestuję. Porównam zaraz z naszymi awokado toastami ze Stanów Zjednoczonych, które jedliśmy. I powiem Wam później, czy lepsze są polskie. Czy lepsze są polskie awokado toasty, czy lepsze są jednak amerykańskie. Herbatka, to nie jest herbatka, to jest lemoniada. Lemoniada lawendowa. Fajna. Bo nie za kwaśna i nie za słodka, z nutką goryczy. O, no jest bardzo dobre, ostre, bardzo dobrze chleb podpieczony, jest idealnie ciepłe. Jajko się rozlewa. Pikantne. No, najgorsze te mam obiekcje do tego bobu. Bob z nutką to tak trochę... Ja wiem, że niektórzy jedzą, ale ogólnie... Na jeszcze jednej kanapce tutaj mamy u Matiego twarożek z pieczonymi pomidorami, prosciutto cotto i jest też podobno bardzo dobre, aczkolwiek na zimno. Można by to bardziej grillować, chociaż no jak twarożek chcesz grillować? Moja jest totalnie ciepła, więc ja nie mam problemu z tym. Kamera może się trochę ruszać, bo stół się rusza, więc jak Wam się rusza kamera, obraz, to znaczy, że stół się rusza. No, o ludzie, to już niedopuszczalne, słuchajcie, żeby taki guak, kanapce, no, to już trochę niefajnie. To już niefajnie, będę teraz uważać, będę musiał uważać, czy w mojej nie będzie żadnych kłaków. Jeżeli chodzi o te listki dodawane, nie uważasz, że one powinny być jakoś doprawione? A ty masz szpinak, a ja mam już taką sałatkę zrobioną. Ona jest generalnie, to jest bez niczego, ani oleju, ani octu. No, czyli... Jak dostajemy takie sałatki, to one są przyprawione. Czyli dostawaliśmy takie sałatki, które były przyprawione? No to jest kupa liści i nic więcej. No. I cóż, i wyszliśmy i mamy dla Was taką informację, że chcecie, to przyjdźcie sami się przekonajcie, bo są plusy i minusy. Tak, są plusy i minusy. Nie dla bobu ze skórą, nie dla włosów w jedzeniu, natomiast smak się obronił. Tak, aczkolwiek ja moje awokado toastu musiałem popieprzyć i posolić, ale może dlatego, że tak jak wspomniałem, w Stanach Zjednoczonych wszystko było z chili i na ostro i mi brakowało po prostu tego, bo tam nie było w ogóle, to, mam wrażenie, że te jajka też
no niczym nie przyprawili tego. Moje było bardzo za to przyprawione. No właśnie. Jedyny minus za ten bób w łupce. Ja wiem, że można jeść bób w łupce, ale ja nie lubię tego, więc jeżeli już robicie, moi drodzy, takie dania, bardzo was proszę, droga Lawendo i wszyscy, którzy robicie bób do dań, obierajcie bób. Ja wiem, że to jest pracochłonne, albo po prostu wyjmijcie ten bób, niech nie będzie tego łobu i nie będzie problemu z tym. No cóż, ceny jak wszędzie, właściwie w Zielonej Górze podobne ceny, za śniadanie płacimy. Zapraszamy was, bo słuchajcie, ludzie walą drzwiami i oknami, więc chyba była coś... kolejka przez chwilę, tak. Cały czas non-stop kolejka stała, niektórzy czekają na dworze w tej chwili, żeby wejść, my już wyszliśmy na szczęście, myśmy nie musieli, więc jak chcecie tutaj zjeść bez kolejki, to przyjdźcie przed 9, myśmy tak. Przyszli przed 9. A od 10 warto rezerwować online, na ich stronie można sobie zarezerwować i tak warto zrobić, bo jak my przyszliśmy przed 9, to już na 10 były porezerwowane stoliki, więc... No, byłby problem, gdyby nie to, że było wcześniej. Oprócz dań takich z karty jest też dobry wybór ciast. Jeżeli wolicie coś na słodko, to też możecie sobie przy cieście i kawie posiedzieć. Jak ta lemoniada twoja? Bardzo dobra. No taka kwaśna, tam właściwie tej lawendy właściwie nie było czuć. Nie wiem, co tam było z tą lawendą, ale... No były na wierzchu te kwiatki. A, no dobrze, no to taka przybranie z lawendy. No w każdym razie. Polecamy jak każdą miejscówkę, która nam jakby w niczym... No smak był dobry, mówię. Te minusy, które powiedzieliśmy, no to wam powiedzieliśmy. A resztę sprawdźcie sobie sami. Dobrze, moi drodzy, to co? My się z wami już żegnamy. Dzięki za ten odcinek. Zapraszamy do lajkowania, komentowania i polecania. Może byliście, może jedliście coś innego, może to samo jedliście. Napiszcie nam w komentarzach. Tak. A gdzie polecacie jeszcze śniadaniówki w Poznaniu? Może a na będziemy... koniec tego filmiku jeszcze zobaczcie sobie, gdzie byliśmy wczoraj w Poznaniu na targach. Jakie to były targi? Zdrowego żywienia? Nie, jakieś regionalne targi. A, regionalnych produktów, coś takiego. Tak, z całej Polski wystawcy się. Więc zobaczcie, prezentu. Jak to wygląda, a my się już z wami żegnamy i do usłyszenia na razie. Pa! Pa! Jesteśmy na Międzynarodowych Targach Poznańskich w hali. Tutaj przez przypadek znaleźliśmy się na targach jedzenia. Okazuje się, że tutaj przyjechali wystawcy z całej Polski i można sobie tutaj popróbować smakołyków ze wszystkich regionów Polski. Dożyliśmy już zjeść ser na ciepło, ser na zimno, oscypek, ser smażony, sardynki, te nie marynowane, tylko jakie to były, wędzone, sardynki wędzone, marmoladę z jagody kamczackiej. I tak ogólnie to bardzo dużo dobrych, ciekawych rzeczy, które wam bardzo, bardzo polecam. Ale to tak przez przypadek się tutaj po prostu znaleźliśmy na tych targach, więc nie wiem, jak często tutaj one się odbywają. Najfajniejsze jest, że wstęp jest darmowy, a najeść się można. Słuchajcie, jakbyście tak w każdym chcieli coś spróbować, to można się tutaj w ramach... Tu jest siotrek, tam karpik, w ramach tutaj obiadu. Sum afrykański, przejść. Wszystko można tu zjeść. Są też pokazy kulinarne, Lorek z Masterchefa gotował, także bardzo fajna rzecz. Lubuski się też tutaj wystawia, o karty jesteśmy, są sery. Kozie i nie tylko. Co jest? Rydza po cygańsku. O! O, fajne! O, chyba kupimy to. Po cygańsku? No, to są te. Okay. Pyszne.